Dzień dobry. Po raz kolejny witam w 600 sekundach z kulturą. Dziś kolejny gość. Dziś kolejne tematy, dziś kolejne podejście do kultury, tym razem widzianej oczami kobiety, dla której muzyka chyba nie ma tajemnic. Czy tak jest rzeczywiście? Mam nadzieję, że zaraz właśnie o tym się przekonamy. Szanowni Państwo, dzisiaj moim gościem jest Anna Rymaniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Aniu, powiedz, kultura, coś Ci to mówi? Kultura kojarzy mi się ze sztuką. Mhm. A sztuka to muzyka, plastyka, architektura i ogólnie rzecz biorąc działalność człowieka, wytwory. Człowieka. Czyli dzisiaj rozmawiamy o architekturze. Może lepiej o muzyce. Zdecydowanie bliższa jest mi muzyka i osobiście złości mnie, kiedy większość, przynajmniej w moim mniemaniu, kojarzy sztukę z plastyką i z architekturą, a nie z muzyką. A co mają powiedzieć aktorzy? O, dobrze, o aktorach dzisiaj nie. O sztuce teatralnej to może z kimś innym. Dobrze. Dzisiaj o muzyce. Od kilku lat kojarzymy Cię z pleców, to znaczy stojąc tyłem do widzów, władasz kilkunastoma, kilkudziesięcioma głosami czempińskich śpiewaków. Owszem, to już 7 lat. Siedem? Siedem. Serio? Kurczę. Ale nie tylko chór jest w obrębie Twoich umiejętności, zainteresowań i kompetencji. No nie. Nie co jest tam tak jeszcze wyskrobiesz? Gdybyście mieli mówić o mojej drodze zawodowej, to jest dosyć kręta, można by powiedzieć. Ja od zawsze wiedziałam, co chcę robić. I tak nie do końca była to może muzyka, ale od zawsze chciałam uczyć. To było od zawsze moje marzenie i od zawsze czułam do tego powołanie. Natomiast gdzieś tam po drodze zastanawiałam się, czego by uczyć. I tak naprawdę mimo tego, że muzyka gdzieś tam towarzyszyła mi przez całe lata od przedszkola i towarzyszy do dziś, zastanawiałam się nad nauczaniem języka rosyjskiego. Ale los często tak kieruje naszymi drogami, iż nie dotarłam nawet ani na studia, ani nawet na egzaminy na studia, a na rosycystykę. Znam. Zdawałam maturę z języka rosyjskiego. I tak gdzieś tam 2 lata zastanawiałam się, co by tutaj zrobić. Ukończyłam terapię zajęciową w Kościanie. I postanowiłam, że jednak muzyka. To będzie to, w czym czuję się zdecydowanie lepiej niż w rosyjskim. I tego będę uczyć. Czyli to nie jest wrodzona miłość do muzyki, tylko nabyta? Oj nie, wrodzona. Oczywiście, że wrodzona. Natomiast chciałam robić w życiu może trochę coś innego, a muzykę traktować bardziej hobbystycznie. A okazało się, że tak naprawdę można połączyć hobby i pasję z życiem zawodowym. Sama śpiewasz? Nie. Nie, ale, nie śpiewam. Ale od innych wymagasz. Owszem. Zdaję sobie sprawę, że aby śpiewać i to, co wszystkim się kojarzy z programami takimi, które dziś możemy obejrzeć, związanymi ze śpiewem, trzeba mieć oryginalną barwę głosu, trzeba mieć odpowiednie warunki. Natomiast czysty śpiew i ładna barwa głosu to trochę za mało, żeby wybić się jako wokalista. Pełnia samokrytyki. Dokładnie. Zostanę więc przy fortepianie i przy flecie. No właśnie, bo o to chciałam zapytać.
śpiew to nie tylko, nawet jeżeli po tej drugiej stronie, czyli z pałeczką, bądź też bez pałeczki, ale ty właśnie też grasz. Tak. Tak, tak naprawdę od gry się zaczęło i gdyby tak wrócić, jak już mówimy o początkach, do, gdzieś tam do samego początku mojej styczności z muzyką od tej strony gry, czy takiego kontaktu bezpośredniego, to jest w przedszkole i moje zafascynowanie się grą pani w przedszkolu. Zaczęło się od tego, że właśnie to mi się spodobało, namówiłam rodziców na pianino, i zaczęło się od pianina. Natomiast stwierdziłam, że a może tak poszerzyć swoje pasje instrumentalne i może tak by spróbować gry na flecie poprzecznym, który wydawał mi się bardziej bliski dziecku czy kobiecie. Można go spakować, można przenieść i też może trochę ładniej się prezentuje niż duże pianino. I tak powstała moja pasja do fletu. Czyli względy strony bezpośrednie zaważyły troszkę. Estetyczne, może też barwowe. Tak, coś takiego. Dobra, czyli mamy flet, pianino. Pianino to tak w komplecie niejako. Fortepian. Jeszcze za jakiś instrument chwytasz, chwyciłabyś albo chcesz chwycić? No nie. Nie, próbowałam na gitarze, gdyż gitara się wydaje instrumentem łatwym i dostępnym dla każdego, natomiast no nie, jakoś mi nie podeszła. I wielkościowo, i może chwytowo, nie. Gitara nie dla mnie. Okej. Okay. Udzielasz się też w orkiestrze dętej właśnie w kontekście tak naprawdę nauczyciela gry na flecie. No czyli właściwie mamy spektrum od chóru mieszanego przez indywidualną grę na flecie, pianinie, przez naukę i funkcjonowanie w dużej grupie muzycznej. Powiedz, nie wiem, trudne pytanie, może łatwe. Co jest takiego porywającego w muzyce, że ciebie też porwała? Emocje. To jest to, co od zawsze mnie fascynuje. Jestem... To, co teraz powiem, to mam nadzieję, że nie słuchają tego chórzyści. Ale ja nigdy nie lubiłam ćwiczeń technicznych. To, co mnie porywało w muzyce, to interpretacja. Dla mnie jest fascynujące to, że z każdego utworu można wyciągnąć coś innego, można samemu coś przeżywać, ale co być może nawet ważniejsze, przekazać te emocje słuchaczowi. Mhm. Czyli emocje. Okej. Wiem skądinąd, że lubisz sobie też podróżować, zwiedzać miejsca i kraje, ale mam wrażenie, co możemy zaobserwować również w naszych audycjach muzycznych prowadzonych przez panią dyrygent. Ty łączysz te pasje, tak? Gdziekolwiek się nie pojawiasz, to muzyka i tak gdzieś tam jest przez ciebie odgrzebana, wygrzebana, a to poznajesz chór, tam właśnie stacjonujący, gdzie jedziesz, a to odkrywasz twórców tamtych miejsc, prawda? To czy mi się tylko wydaje? Tak, tak rzeczywiście jest. Lubię współpracować z różnymi ludźmi, poznawać nowe kultury lub takie w sumie nawet bliskie, bo to nie jest tylko jakaś Wielka Brytania, to nie są tylko wakacje zagraniczne, gdzie można zapoznać się z kulturą inną niż nasza europejska czy polska, ale lubię też muzykę ludową i kulturę innych regionów niż tutaj nasz wielkopolski. I lubię to łączyć poprzez kontakty z innymi chórami czy z innymi muzykami. Wspólnie koncertować, ale też wymieniać się różnymi spostrzeżeniami dotyczącymi muzyki. Jednym słowem, od muzyki nie uciekniesz. Nie, nie ucieknę. Ale też, co właściwie sama przed chwilą powiedziałaś, jesteś czasem pomysłodawcą, czy też inicjatorem właśnie takich kombinacji, tak, w których łączy się muzykę klasyczną z ludową, a w której łączymy chór z orkiestrą. To po części też Twoja zasługa, że takie dzieła tworzymy na terenie naszego miasta, na terenie naszej gminy. Myślę, że tak jest. I też jakby... Myślę, że dobrze, że tak jest. No tak, właśnie bardzo dobrze. I spełniam się też, jakby lubię to robić. Lubię właśnie dzielić się swoimi pomysłami, wymieniać się nimi i wspólnie po prostu coś tworzyć. Nie tylko samej, nie tylko gdzieś tutaj z najbliższymi muzykami w okolicy.
przy okazji inspirując pozostałych do działań. Kropka. Kropka dlatego, że stworzyliśmy format taki, w którym przez 600 sekund musimy wyczerpać, bądź też nie, albo tylko zedźgnąć odrobinę tematu, na który udało nam się już porozmawiać. Ostatnie kilka sekund programu to zawsze zabawa i gra w skojarzenia. Poprzednicy siedzący na tych krzesłach swoje skojarzenia wypowiedzieli głośno. Poprzednim słowem, do którego ty będziesz teraz przymuszona przeze mnie, by je skojarzyć, jest słowo studio. Studio. I teraz twoje kilka sekund. Emocje. Emocje były dzisiaj motywem przewodnim, tak. Nie mogło być inaczej, jakiekolwiek słowo by nie padło. Myślę, że łączy się idealnie ze studiem. Ze studiem. Zatem w tych emocjach, z tymi emocjami i na bazie tych emocji zapraszam Państwa na kolejny odcinek. To Tobie bardzo dziękuję. Widzimy się w tym dzień. Do zobaczenia.